w pierwszej linii Piotr Protasiewicz, Marcel Kuc. To są kierowcy, którzy wczoraj odgrywali kluczowe role. Marcel Kuc wygrał w drugim wyścigu. Kuba Szablewski i Mateusz Lenart tuż za nimi w drugiej linii. To również ścisła czołówka. Zobaczmy. Światła gasną, jedziemy. Pierwszy zakręt. No, już mamy tutaj drobny incydent. Czterech kierowców poza torem. Tam jest na pewno Jerzy Glac w tym charakterystycznym pomarańczowym kasku. Kierowca V-Kart, a tymczasem czwórka zawodników, czwórka liderów ucieka. Ucieka od pozostałej grupy. Do dwóch zawodników Dariusza Mruka, więc KRT Exprit. Jakub Szablewski, Aleksander Klimaszewski prowadzi. Piotr Protasiewicz jest w tej czwórce również. Marcel Kuc, a Mateusz Lenart otwiera dużą grupę pościgową. A tutaj widzimy zawodników poza torem. To Maciej Banaś i Karol Pasiewicz. Również Filip Konieczny. A więc Karol Pasiewicz, jeden z faworytów poza rywalizacją. Jerzy Glac zdołał się wygrzebać, mówiąc kolokwialnie, z tego incydentu. Jedzie teraz samotnie tutaj, może 200, może 300 metrów przed czołówką. To prowadzący Kuba Szablewski już zdołał wyprzedzić dwójkę rywali, tuż za nim Marcel Kuc, Piotr Protasiewicz, Oleg Klimaszewski, przyklejony do tej trójki zawodników. Dziesięć okrążeń do końca. Mini Rock ma 12 okrążeń do przejechania w każdym z czterech wyścigów. Wczoraj dwa, dzisiaj dwa. Przypominam, że do klasyfikacji liczone są trzy najlepsze wyniki z tych czterech wyścigów. Jeden można sobie odliczyć. Automatycznie jest to najgorszy wynik. A teraz obejmuje prowadzenie Marcel Kuc. I znów się zmienił na pozycji lidera. Tutaj widzimy środek stawki. Tam również walka bardzo zacięta. Rozciąga nam się tutaj ta duża grupa zawodników jadących w środku. I kolejne okrążenie za nami. Wciąż tam w czołówce bez zmian. Marcel Kuc, drugi jest Kuba Szablewski, trzeci teraz Aleksander Klimaszewski. Teraz znów się tasują i zmieniają ci czołowi kierowcy. Tutaj z pewnością będzie trwała walka do ostatnich metrów o zwycięstwo. Przypominam, dziś dokończenie tej pierwszej serii w Bydgoszczy. A za miesiąc, niespełna miesiąc, spotkamy się w Starym Kisielinie na torze Walraf. Tam dokończenie tej najważniejszej imprezy w kraju, kartingowe Mistrzostwa Polski. Prowadzi w tym wyścigu Marcel Kuc, drugi Kuba Szablewski, trzeci Piotr Protasiewicz, czwarty Aleksander Klimaszewski. Oto właśnie ta czwórka goni zaciekle Mateusz Lenart, który jest piąty, z dużą przewagą nad pozostałą częścią stawki. Ale też w tej grupie pościgowej Krzysztof Gardziel, Wiktor Leśkiewicz, Gabriel Łukasiewicz, a więc to są pretendenci tutaj do tej pierwszej dziesiątki. Piątkę. Wiktor Leśkiewicz, Krzysztof Gardziel, a to jest ta grupa, która stara się uciekać, a więc pięciu prowadzących w tym wyścigu.
Marcel Kutz na pozycji numer 1. Mistrz Polski, aktualny mistrz Polski jeszcze z ubiegłego roku w tej kategorii właśnie broni tytułu wywalczonego w sezonie 2015. Zdecydował się na udział w tej kategorii, tylko w tej kategorii, a my widzimy, że Marcel Marcinkiewicz, jeden z zawodników teamu ACR już poza rywalizacją, wypadł z toru i nie będzie kontynuował już dalszej walki. Oto właśnie Marcel Marcinkiewicz. Wściekły, widać, że nie, niezadowolony, niepocieszony. Niestety poza wyścigiem. To już kolejny kierowca, który musi zakończyć rywalizację. A my cały czas śledzimy tych liderów. To jest Marcel Kutz i Piotr Protasiewicz. Bliziutko tutaj na tym charakterystycznym dohamowaniu. Tutaj się kierowcy zmieniają najczęściej, jeśli chodzi o pozycję. Tutaj jest dogodne miejsce do tego, żeby wyprzedzić rywala. I ten łuk z wyjściem na długą prostą. No i ta sekwencja zakrętów, w której lepiej zachować ostrożność właśnie w tym miejscu. Charakterystyczna szykana i nawrót. Tutaj dochodzi do częstych incydentów, wypadków, ale póki co dziś nie byliśmy świadkami żadnych spektakularnych, niebezpiecznych wydarzeń. Tymczasem już ta trójka prowadzących wykrystalizowała się, podobnie jak we wczorajszych wyścigach. Oni walczyli o zwycięstwo. Ta właśnie trójka zawodników, których obserwujemy, Marcel Kutz, Piotr Protasiewicz i Kuba Szablewski, odłączyli się od dwójki ścigających ich, Aleksandra Klimaszewskiego i Mateusza Lenarta. Najlepszy czas w tym wyścigu w tym momencie należy do Piotra Protasiewicza, do kierowcy, który jedzie na trzeciej pozycji. Oto on w tym biało-czerwonym kombinezonie Team WTR. Najlepszy czas 49.313. Osiągnięty na ostatnim okrążeniu, które widzieliśmy. No więc tutaj wkręca się w tempo w połowie dystansu tego wyścigu. I teraz mamy atak na pierwszą pozycję. Kuba Szablewski. Ale obroniona pierwsza pozycja przez Marcela Kutza. To, o czym mówiłem. Tutaj często kierowcy wybierają ten właśnie fragment toru, aby zaatakować, aby zmienić swoje miejsce. Trzy okrążenia do końca. Mateusz Lenart i Aleksander Klimaszewski z delikatnym dystansem do tej pierwszej trójki. Ale nie zapominajmy, że tuż za ich plecami jedzie Wiktor Leśkiewicz. Krzysztof Gardziel, znakomita pozycja Krzyśka Gardziela, który jest kierowcą teamu Cebulski Karting Team, podopiecznym Huberta Cebulskiego, byłego wicemistrza, no można powiedzieć wicemistrza świata serii Roka, bo Hubert Cebulski w 2006 roku był drugim zawodnikiem finału światowego. A dzisiaj jego podopieczny, widać, że no, w trakcie tego sezonu znakomicie sobie radził. Stopniowo przesuwał się w klasyfikacji, no i widzimy, że tutaj w Mistrzostwach Polski wreszcie wbija się do tej pierwszej dziesiątki. Jest jeszcze Kamil Grabowski, jest Gabriel Łukasiewicz, którzy jadą tuż za Krzysztofem Gardzielem. Oni też z delikatnym dystansem. Również bardzo szybko. No i później piątka zawodników tworząca tą środkową część stawki. A my widzimy cały czas tą pierwszą piątkę. Tutaj Aleksander Klimaszewski na naszych ekranach. Pozycja numer 5. Piotr Protasiewicz wciąż z najlepszym czasem. I to są już ostatnie okrążenia. Ostatnie kółko. Za chwileczkę Marcel Kutz rozpocznie. Tak jest, tablica last lap. Tuż za nim Piotr Protasiewicz i Jakub Szablewski. Tutaj się rozegra walka o zwycięstwo w tym wyścigu. To jest ta pierwsza trójka zawodników, którzy wczoraj również brylowali. Marcel Kutz prowadzi, drugi Piotr Protasiewicz, trzeci
Jakub Szablewski, a tutaj Wiktor Leśkiewicz i Krzysztof Gardziel przez moment. No i mamy ostatnie sekwencje. Atak Piotra Protasiewicza od wewnętrznej części. Chyba nie zdąży, wykorzystuje to Kuba Szablewski. Przesuwa się na pierwszą pozycję. Traci teraz Piotr Protasiewicz. Coś niebywałego. Ależ wykorzystał tutaj walkę dwóch kierowców. Kuba Szablewski teraz ma duży dystans i nikt nie odbierze mu zwycięstwa w tym wyścigu. Tak jest. Flaga, szachownica, zadowolony kierowca KRT Xsplit. No, mówiłem, w tym miejscu, w tym momencie okrążenia dochodzi do zmian, dochodzi do ataków. No, oczywiście odbywa się to z korzyścią dla rywalizacji, dla oka kibiców, których tutaj widzimy, no, jest troszeczkę obok naszego stanowiska.